Jednym z głównych środków do walki z demonami są ostrza Nichirin, które używane są przez korpus zabójców demonów. Natomiast oręż ten to przeważnie katany, ale na jego rodzaj oraz wszelkie inne przeróbki wpływają przede wszystkim preferencje oraz używany styl szermierki przez danego zabójcę demonów. To, co jednak czyni miecze Nichirin tak zabójczymi dla demonów, jest materiał, z którego zostają one wykute, a to dlatego, że do ich produkcji wykorzystuje się metal pochłaniający światło słoneczne, które przecież jest śmiertelnym zagrożeniem nawet dla najsilniejszych demonów. Jednak w przypadku tego ostrza jest to wciąż swoista imitacja siły słońca i dlatego najlepszym sposobem na pokonanie demona mieczem Nichirin pozostaje przecięcie jego szyi. Co więcej, ostrza te nazywane też są katanami zmieniającymi kolor z uwagi, że po wykuciu i przekazaniu w ręce konkretnego zabójcy demonów zaczynają przybierać stosowny kolor odpowiadający danemu stylowi oddechu. Jednak swoje oryginalne ostrze zabójca demonów otrzymuje dopiero po przejściu egzaminu, który ma potwierdzić predyspozycję do walki z demonami, zaś po przejściu poprawnie tego testu każdy z szermierzy wybiera sobie rudę, z której zostanie wykonany jego miecz. Natomiast poprzednie ostrze zastępcze, wykorzystywane na czas egzaminu, powinno zostać zwrócone i to najlepiej w nienaruszonym stanie, z uwagi, że sam oręż jest bardzo wartościowy. Jeżeli jednak interesuje Was bardziej temat ostatecznej selekcji, to zapraszam Was do kliknięcia w kartę w prawym górnym rogu ekranu. Warto w tym miejscu jeszcze dodać, że ci, którzy wciąż nie opanowali żadnego z oddechów, nie są w stanie w ogóle zabarwić swojego miecza. I tak w tym miejscu przestrzegam Was już tylko przed spoilerami, które mogą przedstawiać część wydarzeń z dalszych tomów mangi. Zacznijmy więc od elementu wspólnego dla prawie wszystkich ostrzy Nichirin, czyli jelca znajdującego się między rękojeścią a klingą, a zatem ostrą częścią miecza. Takie ułożenie sprawia, że jelec ma za zadanie uniemożliwić ześlizgnięcie się dłoni na ostrze, ale także docelowo ma chronić dłoń w przypadku ostrza wymierzonego w naszym kierunku. W przypadku katany mamy co prawda do czynienia z tsubą o zbliżonym zastosowaniu, ale o owalnym kształcie z lepszym zdobieniem, nierzadko podkreślającym status. Jednak dla własnej wygody przez cały czas trwania materiału używać będę określenia jelec. Mimo że powiedziałem, że jest to część wspólna, tak Inosuke nie tylko pozbawił swoją katanę jelca, ale także za każdym razem, kiedy otrzymał od miecznika świeżo wykuty oręż, decydował się go wyszczerbić, zapewniając tym samym swojemu ostrzu możliwość szarpania oraz rozrywania demonicznego ciała, często korzystając ze swojej katany jak z piły lub uderzając jednym mieczem o drugi, próbował odrąbać kończyny demonom. Ten styl walki idealnie pokrywa się z jego oddechem bestii, który zapewnia jego ostrzu kolor szarego indygo. Natomiast jako, że pozbawił swój miecz jelca, zdecydował się owinąć rękojeść bandażami, żeby poprawić sobie chwyt i w przeciwieństwie do wielu innych szermierzy nie korzysta z pochwy na miecz. Zaś pierwotnie jego jelec miał kształt czarnego pierścienia wypełnionego licznymi półokręgami. Inną kataną jest ta należąca do Zenitsu, która zachowała standardowy wygląd oraz kształt z tą różnicą, że wzdłuż całego ostrza biegła błyskawica. Zaś jego jelec miał okrągły kształt z czteroma małymi wcięciami oraz srebrnym środkiem wypełnionym wieloma małymi trójkątami dookoła oraz złotą obwódką. Natomiast kolor, jaki przybrał miecz Zenitsu, to żółty i tak samo jak w przypadku Kaigaku, który początkowo miał odziedziczyć pozycję ich wspólnego mistrza oraz byłego filaru błyskawicy. Kaigaku używa standardowej katany z nieco ciemniejszym rdzeniem niż jelec Zenitsu, natomiast po tym jak Kaigaku zmienia się w demona, jego ostrze staje się częścią jego krwi oraz ciała, jednak nie wpływa to znacząco na jej wygląd, za to demon twierdzi, że jego ostrze jest od teraz trwalsze oraz wytrzymalsze. Zwłaszcza od momentu, kiedy przy jego pomocy przepuszcza swoją krew, co ułatwia mu ogólne używanie demonicznej sztuki krwi. Inną standardową kataną jest ta używana przez Kanao, która ma jasno-różowy kolor, pasujący w ten sposób do jej oddechu kwiatu. Natomiast jej jelec ma okrągły kształt z jasno-niebieskim środkiem i obramowaniem wypełnionym trzema pięciolistnymi czerwonymi kwiatami i krętym wzorem w kolorze jasnej zieleni. Nieco inaczej wygląda katana filara owada Shinobu Kocio, której zakończenie przypomina igłę lub żądło owada, co ma umożliwić wstrzyknięcie trucizny do ciała demona. Kształt ten został tak zaprojektowany z uwagi na małą siłę fizyczną Shinobu, przez którą nie jest w stanie pozbawić głowy demona. Jednocześnie pokazuje to drugą możliwość na uśmiercenie demonów, czyli właśnie truciznę z kwiatu Wisterii, która rosnąc odstrasza demony, natomiast w formie trucizny może osłabiać ich regenerację, paraliżować, a także rozpuścić demony.
a w bardzo wysokim stężeniu może uśmiercić nawet wyższe rangi. Zaś modyfikacji nie oparła się również jej pochwana broń, która służyła jako przenośny mieszalnik trucizny oraz umożliwiała jej aplikację na ostrze. Z kolei jej jelec miał kształt motyla, a każdy ze skrzydeł miało niebieskawy kolor zakończony pomarańczową obwódką. Zaś na samym ostrzu był wygrawerowany po dwóch stronach tradycyjny napis, który umieszczany był na ostrzach filarów. Innym filarem, tym razem z całkowicie standardową kataną, jest filar mgły Muichiro, którego ostrze miało biały kolor. Natomiast jelec jego katany był prostokątny z wydrążonymi w każdym z rogów mniejszymi prostokątami. Jego pochwa na miecz również była standardowa, natomiast jej kolor był czarny. Zaś jako użytkownik znaku zabójcy demonów był w stanie zmienić kolor swojej katany na jaskrawo-czerwony, ograniczając w ten sposób regenerację demonów. A na efekt ten podatny był nawet sam król demonów. Natomiast w momencie, gdy Muichiro dźgnął koksibotym ostrzem, jego ciało uległo rozpadowi w miejscu trafienia, a on odczuwał, jakby paliły się jego wnętrzności. Co więcej, ponieważ zdolność ta rani ciało demona na poziomie komórkowym, to część z takich obrażeń nie goi się w pełni nawet setki lat od doznanych ran. Tak samo ze zwykłej katany korzysta filar wiatru Sanemi, którego ostrze zabarwione jest na kolor zielony. Natomiast pochwa na miecz ma szary kolor ze srebrnymi wzorami przypominającymi blizny. Natomiast jego jelec składa się z 8 punktów w kolorze leśnej zieleni, które nakładają się na siebie, a zakończone są srebrną obwódką. Filar wody Gyu również posługuje się standardową kataną w kolorze niebieskiego z jelcem w kształcie spłaszczonego sześciokąta. Zaś filar płomienia Kyojuro nosił miecz w kolorze czerwonym, zaś jego jelec miał kształt płomienia z pomarańczową obwódką. Tak przechodzimy do katany Tanjiro, która przybrała czarny kolor ze względu na jego oddech słońca, chociaż akurat w przypadku tego koloru uważało się go za zły omen z uwagi, że nie poznano możliwości użytkowników oręża, który przybrał ten kolor z uwagi na ich przedwczesną śmierć. Tak jak wielu innych, Tanjiro jest użytkownikiem standardowej katany Nichirin, którą później potrafi także zabarwić na jaskrawo-czerwony kolor. Zaś jelec jego miecza do złudzenia przypomina czarne koło wozu, które później zamienia na jelec w kształcie płomienia, którego za swego życia używał Kyojuro. Skoro mowa już o jaskrawo-czerwonym ostrzu, to warto cofnąć się do tego, który jako pierwszy skorzystał z tej techniki, czyli do Yoriciego. Chociaż bardziej skupię się na ostrzu, które ten wybitny szermierz dzierżył, a o dziwo katana Yoriciego jest bardzo typowa. Nawet sam jelec to po prostu owal z czterema wcięciami z czarnym wypełnieniem oraz złotą obwódką. Pod względem ostrza praktycznie identyczne jest to należące do starszego brata Yoriciego, a przynajmniej za czasu, kiedy nie stał się demonem i nie przyjął imienia Koksibo, ponieważ po tym wydarzeniu, tak jak w przypadku Kaigaku, jego ostrze staje się częścią jego ciała oraz krwi. Z tą różnicą, że wygląda ona na bardziej zmodyfikowaną, a swym wyglądem przypomina mięso pokryte licznymi żyłami oraz oczami. Tak samo, o ile kształt jego jelca nie uległ zmianie, tak w środku pojawiły się oczy wraz z czarnymi żyłami, a również jego pochwa na miecz jest częścią ciała z uwagi na swój mięsisty wygląd. Więc pora przejść do ostr, które różnią się albo kształtem, rozmiarem, bądź specyfiką od zwykłych mieczy Nichirin. Zacznę od Genii, który o ile posiada całkiem standardową katanę, która jest po prostu nieco krótsza, to nie posiada ona swojego zabarwienia, ponieważ Genia nie opanował żadnego stylu oddychania. Natomiast jego prawdziwą główną broń stanowi dwururka, z której korzysta zarówno w zwarciu, ale także na większą odległość, zaś kule wykonane są z metalu pochłaniającego światło słoneczne, dlatego również są bardzo skuteczne przeciwko demonom. A po zjedzeniu mięsa innych wyższych rang udaje mu się rozwinąć sztukę demonicznej krwi, co umożliwia mu kontrolę nad kierunkiem oraz prędkością pocisku, a także mógł manipulować kształtem nawet tych kul, które już dosięgnęły swojego celu. O ile jest to niespotykana w tamtych czasach broń palna, tak wciąż daleko jej do nietypowej, dlatego warto skupić się na ostrzu Mitsuri, która dzierży bardzo giętki i długi oręż, którego rękojeść jest taka sama jak w przypadku katany, jednak z zachowaniem swym przypomina bicz. I tak jak powiedziałem w przypadku odcinka związanego z oddechami, jest to broń unikalna dla filaru miłości, do której użycia wymagana jest duża elastyczność ciała, natomiast sam oręż świetnie sprawdza się na średnim, ale także długim dystansie, a jej kolor to różowy. Natomiast jelec ma kształt kwiatu, którego każdy z płatków ma kształt serca, w kolorze różu oraz ze złotą obwódką. Nieco mniej wyjątkowe jest lawendowe ostrze filaru węża,
które jest powyginane, mając przypominać pełzającego węża, zaś jego jelec składa się ze złotego okręgu, w którego wnętrzu zostały wygrawerowane dwa węże. Również sama pochwa została wykonana ze skóry zabezpieczonej magnesem, zaś wyjęcie miecza odbywało się poprzez ruch pionowy. Jednym z ostatnich oręży jest ten należący do filaru dźwięku o bursztynowym zabarwieniu. Broń tego szermierza stanowiły dwa olbrzymie tasaki, złączone przy rękojeści łańcuchem oraz pojedynczym wycięciu na każdym z tasaków. Ten gen nie korzysta z pochwy na miecz, a zamiast tego owija je materiałem i nosi na plecach. Zaś jego technika opiera się przede wszystkim na wybuchach, a także wspomagana jest kunajami z silną trucizną. Zaś jelec jego tasaków do złudzenia przypomina ten Yoriciego, z tą różnicą, że ma złote wypełnienie z czerwonym pierścieniem oraz niebiesko-zieloną obwódkę. I na sam koniec pozostał Himejima Gyome, który korzystał z broni pozbawionej jelca, a dokładniej zmodyfikowanego cepa z kolcami oraz topora połączonego łańcuchem. Również jest to bardzo specyficzna broń, a używa on jej na podstawie dźwięku, aby wyprowadzić precyzyjne ataki, ponieważ od urodzenia jest on niewidomy. Natomiast jego uderzenia polegały na jednoczesnym wyprowadzeniu ciosu przy pomocy dwóch broni w celu zatrzymania, a następnie dobicia przeciwnika. Zaś kolor jego broni, zgodnie z jego oddechem kamienia, powinien być szary. I to na dzisiaj już wszystko. Mam nadzieję, że ten odcinek przypadnie Wam do gustu jako rozszerzenie mojego poprzedniego materiału związanego z oddechami. Proszę dajcie znać w komentarzu, o czym chcielibyście następny odcinek, a może uważacie, że to już czas na wprowadzenie jakiejś nowej serii na tym kanale. To do następnego odcinka, drodzy widzowie, sayonara.